Ja też nie robię tego powerloopa tutaj w tym momencie idealnie płynnie, bo mi bardzo wiatr. Wiadomo, że to jest cinełop. Tu starałem się podejść, zgubiłem filtr. No i jest po herbacie, zgubiliśmy filtr ND. Zobaczcie, zasięg jest naprawdę petarda, 500 metrów mam w tej chwili. Kolejna rzecz, która jest też bardzo fajna, że ten obraz EXO4, on wymiata. Witajcie kochani, mamy bardzo fajny czas. Wstałem dzisiaj wcześniej, bo o 6 jest sobota, przed kawką jeszcze i przyjechaliśmy sobie z Leonem zrobić tutaj szybkie loty awatą. Korzystam z okazji, bo mam tą awatę grzecznościowo, a dzisiaj spróbujemy wycisnąć z niej troszeczkę więcej. Ja nie mam pewności, jak z mocą to wygląda i sprawdzimy sobie, jak ona pójdzie w bardziej agresywnych lotach. Może to nie będą super freestyle'owe loty, no bo nie ma z czego pociągnąć, ale zobaczymy, do czego jest zdolna awata, co nam dzisiaj pokaże. Zapraszam Was bardzo serdecznie, mamy super okoliczności w tej chwili. Słychać trochę ptaków, ale jest bardzo dużo fajnych obiektów dookoła. Zresztą sami zobaczycie, myślę, że warto. Nie jest to mega miejsce na freestyle, ale zrobimy sobie na pewno kilka akrobacji. Szczególnie ten film dedykuję miłośnikom już takich bardziej żywiołowych lotów. Zapraszam Was bardzo serdecznie, jedziemy z koksem. Ok, jedziemy z koksem, zaraz zobaczymy, jak ekspozycja przy tej awacie. Teraz ustawiłem ją ze światłem i tu wygląda wszystko poprawnie. Pod światło jest ok, no będzie leciutko przepalać, ale nie szkodzi. To co zrobimy najpierw, to oczywiście przełączymy sobie w tryb manualny akro. Druga rzecz to sprawdzę, jaki mamy kąt kamery. Mniej więcej. No i teraz sobie polatamy szybszym cruisingiem, zobaczymy, jak ona się wznosi przede wszystkim. Tutaj. No ona nie ma takiej super mocy, no ale dive wychodzi. Wychodzi z dive'a. Jest to słaby dron, ma małe silniki, tak? I to nie jest dron do freestylu. No i tu widzimy już, co ona wyprawia. Czyli w momencie, kiedy... Spróbuję troszkę bliżej polecieć, żeby ją słyszał. W momencie, kiedy sobie przechodzimy na przykład do takiego ala Split S, tak, i fajnie wykonujemy manewr, tym ściąga przed ziemią. Spróbujmy to zrobić jeszcze raz. Najprostsze manewry awatą. Tu mi akurat ładnie wyszła z tego ciągu. Dobra, zobaczmy w takim razie, jak się sprawuje przy flipach. Tu jeszcze wiatr ma znaczenie. No. Naprawdę z trudem zrobiła dwa flipy pod rząd. Spróbuję nabrać troszkę prędkości z tamtej strony, bo ona potrzebuje większą siłę ciągu. Tak jak teraz. No widać, że ledwo przed ziemią się ten. W takim razie wlecimy wyżej. Zobaczymy, czy w ogóle yaw spin jest możliwy. No słabo. Tutaj to jest masakra. Jeszcze trochę wyżej. Ona nie ma takiej siły ciągu, tak? Inverted spiny... Mam wrażenie, że to jest jak kamień. Spróbujmy w takim razie troszkę nawiązać się do tego zagajnika, żebyście widzieli, jak ona się składa tutaj. Bardzo ją ciągnie w dół, a jednocześnie nie ma takiej mocy. No jest ok, no nie ma tragedii aż takiej totalnej. Da się polatać freestyle'owo, ale to nie sprawia ani przyjemności, ani ona nie jest tak naprawdę do tego dedykowana. Ja nie czuję jej też tak dobrze. Spróbujemy sobie zrobić power loop, ale troszkę wyżej. Ona nie ma takiej mocy. Tu mi się składa w tej chwili zaledwie 15 metrów na sekundę. Z drugą stronę zobaczmy, jak wiatr. Tu jest lepiej. No dobra, i co jeżeli bym chciał zrobić power loop? No zrobi power loop, ale to jest wszystko no takie średnie. Jeszcze raz. Muszę chyba z wiatrem zrobić ten power loop. Spróbujmy w takim razie troszkę się wznieść bardziej. Teraz lecę pod wiatr. Mały dive, ale taki z proximity.
No widzicie, jak to wygląda. Dobra. I teraz sobie zrobimy power loop. Muszę być troszkę... Ja mam wrażenie, że cały czas jestem tuż nad ziemią. Niby jest dynamika, ale tak naprawdę to jej brakuje bardzo. Nie, to ja też nie robię tego power loopa tutaj w tym momencie idealnie płynnie, bo mi bardzo wiatr... Wiadomo, że to jest cinełop. Tu starałem się podejść, zgubiłem filtr. No i jest po herbacie, zgubiliśmy filtr ND. Przełączyłem ją teraz w ten tryb. Przełączymy się w... Ona w ogóle źle reaguje, tak jakby miała nieaktywne... Tak jakby miała nieaktywne w ogóle... ustawienia. Muszę nią wylądować w tej chwili i dopiero przejdziemy dalej. Dobra, patrzyłem sobie, czy znajdę filterek, ale niestety nie. No to trudno, jedziemy następny lot w trybie totalnie automatycznym, jeżeli chodzi o ekspozycję, czyli shutter speed 1600 na sekundę. No jedziemy parę akrobacji. Tak jak mówię, dron nie zbiera się jakoś rewelacyjnie. Można nim też dużo lepiej chyba polatać pomiędzy przeszkodami, ale tu już powinienem na 1/100 sekundy się przestawić. Mam jeszcze filtr ND16 tutaj przy sobie i to jest na pewno też dobra alternatywa. Ja w tym momencie nie będę latał takim ostrym cruisingiem to jakoś specjalnie, ale jak widzicie, ta awatka też daje radę i ona też dużo emocji może nam tutaj przysporzyć. Widziałem też, że mój kolega Andrea Zenia z Włoch, on obciął w ogóle w jednej swojej, bo ma dwie awaty, obciął wiadomo co, osłony, tak? I ona lata w tym momencie zupełnie inaczej. No to co ja mogę powiedzieć, to ja się od razu widzę, jak ona się mi zwija w takich split S-ach, że ona ledwie mi przed... muszę naprawdę czujny być, żeby przed ziemią się wyrobić. Ale ogólnie to nie jest też zły dron. No zobaczcie, dive. Punch zrobię teraz taki mocniejszy. Jestem na 100 metrów, spróbuję się wznieść. Teraz jestem na 100 metrach. I teraz robimy dive i nie ma jakiegoś specjalnego, specjalnej tutaj tragedii, tak? Bo ten prop wash nie jest taki duży i przechodzimy sobie do cruisingu. Czy jako cinełop ten dron naprawdę nie ma złej charakterystyki lotu. Oczywiście trudno od niego wymagać, żeby zrobił nam wszystko, natomiast ja uważam, że jest ok. Zobaczymy sobie jeszcze teraz zasięg, bo myślę, że ta część freestyle'owa no wystarczy. Patrzmy sobie tylko, jak ja stoję. Muszę troszeczkę się skierować w tamtą stronę. No odnośnie części freestyle'owej to mogę powiedzieć, że on jest po prostu za mało ma mocy. Tyle, nie? On jest też przewidziany do innego latania. Ludzie latają nim głównie na zasadzie takiej, że uczą się latać, tak? Mavicowcy albo początkujący całkiem. Ale też ja zauważyłem, że część osób, które robi zlecenia, tylko nie mówią o tym głośno, bo im trochę jest głupio, to właśnie robią zlecenia awatami, tak? Bo są łatwe w pilotażu, mają tryby te stabilizujące, więc jak coś nie idzie na planie na przykład, to można się przełączyć i poczekać. Ten czas lotu nie jest zły, jak się lata spokojnie, to na pewno. No i kolejna rzecz, która jest bardzo, bardzo istotna moim zdaniem. Zobaczcie, zasięg jest naprawdę petarda. 500 metrów mam w tej chwili. Kolejna rzecz, która jest też bardzo fajna, że ten obrazek 104, on wymiata. My sobie jeszcze włączymy za moment troszeczkę inne parametry lotu. Zobaczymy, jak będzie się spisywała awata z filtrem ND16 przy 1/100 sekundy, bo tutaj mamy bardzo krótkie czasy naświetlania, to co widzicie. Czyli shutter speed czy migawka ustawione są na jedną, a pewnie 1600 sekundy.
Natomiast on się bardzo ładnie przy niskim cruisingu spisuje i dużo osób tak lata, więc to też, no wiadomo, no freestyle jest dla też nielicznej grupy odbiorców. Jest też ciężko pokazać na kanale freestyle, jak się głównie lata z ludźmi, którzy dopiero zaczynają. Bo to tak trochę jakby ich zabierać w ogóle nie do tej opowieści. Ja też staram się tak krok po kroku pokazać wiele tematów, ale jak macie ochotę, no to możemy zobaczyć. Ja, co Awata potrafi, coś mnie gryzie, co Awata potrafi, jeżeli chodzi o takie możliwości bardziej akrobacyjne. To już na trzecim akumulatorze sobie zrobimy z filterkiem, ale tutaj mamy, mniej więcej widzimy, jak ona, jak ją się steruje. Nie ma tragedii. Ja jestem w stanie wyjść, aczkolwiek na bardzo górnym zakresie Frodo. Praktycznie osiągam cały czas jakieś 80-100%. To znaczy, że ona z mocą sobie słabo radzi. Słaba. Ogólnie. Tak? To nie jest dron, którym zrobimy aż takie cuda, ale nie szkodzi. Tu możemy się troszeczkę jeszcze wznieść. Chciałbym znaleźć taką przerwę. Ona jest chyba gdzieś tu. Miałem za dużą prędkość już z wiatrem. Okej. No widzimy, jak to wygląda mniej więcej. Słuchajcie, polecę jeszcze raz za moment, bo tutaj już ten akumulator pewnie będzie wyczerpany. Ale chciałem wam pokazać, jak wygląda ze Słońcem przelot proximity przy czasie 1600, 1600 na sekundę. Może tutaj sobie zrobimy taki proximity, tu. A jak to będzie wyglądało przy 1/100 sekundy, bo to powinna być kluczowa różnica. Ona nawet ma to niebezpieczne, że jak lecę nad drzewami, nad koronami drzew, to ona ma ciężko, żeby mi się w ciągu, w takiej sytuacji, żeby się podnieść gwałtownie, na przykład tu, hop, ona mi się nie zbiera z trudem, nie? A teraz jadę na praktycznie 100% Frodo, polecimy jeszcze te słupa tam. Więc no ten dron, umówmy się, on jest słabiutki pod tym względem. Natomiast widokowo i do nauki, i do obycia z FPV, i pod kątem jakości też ujęć, na przykład transmisje, czy te koncerty, to co robili chłopcy w Warszawie, czy w Poznaniu, no to też wybierali Awatę, czy na Stadionie Śląskim, to co mnie zaskoczyło, że jednak Awatą dwójką, a nie na przykład Pawo, na jakimś mniejszym Pawo na O3, typu Pawo 20 albo 25, on też daje inne możliwości. Tak, teraz lecę mniej więcej na 2 metrach, troszeczkę niżej nawet. No i próbuję się wznieść i już jest słabiutko. Dobra, wyląduję i zmienimy akumulator, bo ten akumulator już jest... Tutaj jest troszkę niższe napięcie. A żeby poszaleć bardziej, no to trzeba by mieć akumulator mocniej naładowany. Ten pakiet w tej chwili już schodzi na poziom 30%. Czyli tam niewiele jest mocy w tym, w tych zasobach. To widać, jak między koronami drzew można fajnie polatać. Wizja jest super i do tego na pewno tutaj już bardziej niż do freestylu, tak? Wracamy. No tutaj to już ledwo wychodzę z tego takiego leciutkiego dive'a, z tego obniżenia. Ale fajna pogoda, teraz jest około 21 stopni. Mamy godzinę mniej więcej 7. Można super polatać. Ja dzisiaj jeszcze tą Awatą będę parę razy latał, bo mam ją tylko na 3-4 dni i no po prostu jej nie potrzebuję. Ale widzę, że moduł DJI O4, gdyby wszedł, to byłoby naprawdę świetne. Bo to już potencjał byłby duży, faktycznie można by latać bez GoPro. I to jest na pewno też przyszłość. Dużo będziemy mogli zyskać dzięki temu. Okej, będziemy lądowali.
Dobra, słuchajcie, mamy to. Poranny lot. Ostatni. Przełączyłem się w tryb manualny. Polecimy sobie bardzo fajnym numerem, tylko muszę gimbala dać pod odpowiednim kątem, tak jak teraz. Dobra. To, co chciałbym zrobić, to w ogóle inny troszeczkę przelot, a mianowicie chciałbym zrobić taki przelot bardzo długi, możliwie nawet najdłuższy, jeżeli chodzi o tą miejscówkę. Takim slalomem szybszym, ale ze światłem na shutter speed, czyli na migawce 1/100 sekundy. W tej chwili mamy parametry takie jak ISO 100 i ustawiłem manualnie 1/100 sekundy. Tylko na razie lecę pod światło, żeby nabrać. Możemy sobie nawet polecieć tutaj nad tymi drzewami, to Wam się spodoba chyba bardziej. Żeby nabrać troszeczkę dystansu i polecę bardzo długi lot. W tej chwili jestem około 500, troszeczkę nawet ponad 500, ale przepisy pozwalają mi na 500, więc określmy to, że jestem 500 metrów od nas. I teraz zrobimy sobie spokojny i jak najniższy cruising. To jest to wyzwanie pomiędzy tymi belami siana. Myślę, że to będzie też fajne. Się tutaj chwilę wdrożę. Teraz widzę home point na mojej trasie, więc muszę troszeczkę w bok polecieć, bo mi literka H wchodzi dokładnie w miejsce, gdzie chciałbym lecieć. Dobra, i to jest super teraz, ten przelot, taki surfing. Do tego Awata nadaje się, moim zdaniem, idealnie, chyba najlepiej, tak? I trzeba zredukować około 1,5-2 metry prędkość chce wysokość chce osiągnąć nad poziomem terenu. Nie jest to takie proste, bo ten teren się też wznosi i opada, ale zasięg jest tutaj rewelacyjny i widzę, że cały czas mam 50 megabitów na sekundę. Teraz poleciałem 300 metrów w drugą stronę. To samo sobie zrobimy pod światło. Pamiętajcie, że jesteśmy na parametrach takich jak 1/100 sekundy. Teraz wleciałem w dołek. Mam zasięg, ale troszkę słabszy, typu 10 megabitów na sekundę. Ale zrobimy sobie to tu i już się odrobinę wzniosę. Teraz powinno być lepiej. Także widać, że Awata ma pewne możliwości. Ja podczas tej sesji o poranku dzisiaj chciałem pokazać Wam, jak to wygląda. Oczywiście też nie jestem mistrzem freestyle'u, nie twierdzę, że jestem. Nie latam jakoś super freestyle'owo, no staram się tam wyczuć parę figur, ale też mnie to po prostu tak nie jara, bo mieszkam w innej okolicy, gdzie my nie mamy... Zapewne gdybym mieszkał w mieście, byłoby też trochę inaczej. Ale tutaj mamy głównie loty widokowe, bo tutaj wieje nam. Są duże przestrzenie i jest mało obiektów, więc na pewno to jest też troszkę inaczej niż w przypadku osób, które mają na przykład fajne bando tuż koło siebie. Latają zupełnie inaczej w tym momencie niż to, co widzicie na ekranie. No ale dobra, nie ma co się tłumaczyć, nie ma co narzekać. Trzeba wykorzystać potencjał, jaki jest. Ja uważam, że Awata ma bardzo duży potencjał. Biorąc pod uwagę cenę tego zestawu, jeszcze jak kupimy na firmę, odliczymy sobie podatek i VAT, to jest w ogóle abstrakcja, bo otrzymujemy super zabawkę w tej wersji combo, która pozwala nam odbyć naprawdę fajną sesję, czy to o poranku, czy pod wieczór. I przy tym sezonie, który mamy teraz, to jest jedna z ciekawszych opcji na zrelaksowanie się i fajne wrażenia. Natomiast mogę powiedzieć, no na pewno jak ktoś szuka trochę więcej emocji, trochę więcej mocy, to już w ogóle nie tędy droga. Natomiast dla mnie też świetne jest, że moduł O4, tak? Dobrze mówię, O4 daje nam nadzieję na przyszłość, że tę jakość będziemy mieć też w kopterach mocniejszych, takich jak choćby 5-calówki. Jeżeli to wejdzie, to trzeba przyznać, że już kamera sportowa przy FPV powoli będzie traciła sens, głównie ze względu na masę. No i też jako dodatkowy pasażer, którego trzeba dźwigać, ale którego możemy też uszkodzić. Teraz spróbujemy się troszkę z cieniem pościgać.
tak jak teraz. Rewelacyjnie. Wczoraj przywaliłem, ale bez konsekwencji, w jedną tą belę. A dzisiaj przywaliłem tylko przy powerloopie, zgubiłem filterek. Ale ta 16 widzę też daje radę, ma potencjał. ND16 na 1/100 sekundy. 4K w 50 klatkach. I ten obraz wygląda ok. Ja go stabilizuję od razu w Rocksteady, bo mi się nie chce sterczyć pół dnia. Pewnie lepsza byłaby stabilizacja w Gyroflow, ale umówmy się, że to też zabiera bardzo dużo czasu. Tworzą się kopie tych plików, a tutaj trzeba wrócić, zrobić kawkę, nagrać odcinek dla Was i wieść normalne też życie każdego człowieka, tak? Oprócz tego, co tutaj się dzieje. Bardzo fajnie się lata. Tu mi się spodobało i muszę przyznać, że do tego faktycznie Awata jest stworzona, tak? Spróbujemy jeszcze troszkę niżej. No i tu już mi się na granicy w ogóle mocy zwinęła z tego zwykłego Split S. Ale daje całkiem sympatycznie. Mam jeszcze 45% akumulatora. To spróbujemy troszkę bokiem polecieć, żeby nie centralnie być pod światło. Tak jak teraz. Super jest też to, że ja praktycznie na tym polu skoszonym na całej jego rozciągłości, latając 2 metry nad ziemią, mam prawie full zasięg. Mam 50 megabitów, 40 w tej chwili, tak jak zerkam. Więc to jest rewelacyjne. Że tutaj nie ma czegoś takiego, że polecę 200-300. W tej chwili jestem 420 metrów od siebie. I nawet za tym zagajniczkiem, tutaj nisko, w takiej nicce, mam cały czas 60 megabitów na sekundę. Zaleta Awaty dwójki też trzeba podkreślić. Szczególnie jeżeli filmujemy na przykład w takich miejscach, gdzie nie możemy sobie pozwolić na to, żeby, nie wiem, stracić zasięg, wizję, bo możemy narobić dużo kłopotów. Więc nie dziwię się, że Awata jest wybierana też do takich zadań, jak na przykład live'y, gdzie całkiem dobrego live'a można zrobić z tymi możliwościami. Szybsze są ode mnie, nie? A może nie? Troszkę są szybsze jednak. Tak. Nie będę już go gonił, bo on się zestresuje. Muszę wrócić do nas, bo już kończy się akumulator. Jesteśmy na 26%, więc wracamy znowu jak najniżej. Ale lata się bardzo, bardzo przyjemnie. Super. Gdyby była to moja Awata, to na pewno bym zrobił moda FCC tego płatnego. Ze względu na to, że zyskalibyśmy troszeczkę więcej mocy. No ale nie zawsze tak bywa, że wszystkie modele muszą być na FCC, szczególnie te, które są u mnie tutaj przez 2-3 dni. Bardzo ładnie. Idzie rewelacyjnie. Battery level is low, więc my sobie teraz wrócimy.
Słuchajcie, to wszystko. Dzięki serdeczne za uwagę i mam nadzieję, że ten odcinek troszeczkę też pokazał możliwości szersze, jeżeli chodzi o Awatę. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o to, co ono potrafi. I mam nadzieję, że ten odcinek będzie pomocny. Dajcie znać proszę w komentarzach, jaki jest odbiór z Waszej strony, zarówno tego modelu, jak i tej sesji. A my widzimy się już w kolejnym odcinku wkrótce. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam i do zobaczenia. Trzymajcie się, pa!